Dziś zajmiemy się wymianą oleju silnikowego filtra w Renault Espace z silnikiem dwulitrowym, z turbinką, 163 konie. No i co nam będzie potrzebne? Oczywiście olej, ponad 5 litrów, tam mówią 5,3 litra chyba potrzebne jest, także 6 litrów mamy. Elfa 5W40. Mamy też filtr, akurat filtrona OP643, no i uszczeleczka. Ta jest akurat uszczelka miedziana z o-ringiem w środku, po prostu oplot miedziany jest zawinięty wokół o-ringa. Są też takie, są też całe miedziane, tu taką starą mam. Jest ona, jednak mi najbardziej podchodzą te z gumeczką. No i co teraz? Teraz musimy oczywiście osłonę ściągnąć i spuścić olej na dole. Także teraz musimy przejść na dół. No jak widzicie, osłonę trzeba ściągnąć. Mamy śrubkę tu. Gdzieś dalej była. Tu na końcu, tu też jest tu i oczywiście przód, dwie śrubeczki z przodu. Także zabieramy się do pracy. Może jakoś tą kamerkę przekręcę. Jak sobie stoi. Oczywiście kluczyk 10. Ej, hop, sasa. Dobra. Mamy to. Dobrze. Mamy korek spustowy. O, tu. Jest potrzebny nam taki kwadracik. Ale powiem wam, że nie ma co się przejmować, bo ten kwadrat jest równie dobrze. Klamka ma ten sam wymiar. Klamka drzwiowa. I też można wykorzystać, jeżeli nie jest jakoś bardzo zaciśnięte, to nie ma problemu, żeby użyć klamki, bo swego czasu też tak się stosowało. Dobra, odkręcamy. Oczywiście wszystko jest rozgrzane. O, nie wiem, czy by klamka dała radę, bo przeważnie są aluminiowe te kwadraty. No i przygotowujemy się. O, gorące. Dobrze. Dobra, wychodzimy. Tu olej. Olej sobie ścieka. O. Tak niech sobie ścieknie. O, może ustawimy bardziej na środku. Olej sobie ścieka. A my idziemy na górę, zająć się filtrem. Filtr mamy. Mamy tu, myślę, że podejdzie od góry nam klucz. O, tam jest na dole. O, teraz widać, ładnie. Filtr mamy tam na dole, także ja myślę, że klucz mi podejdzie. Ja używam takiego klucza. Można kombinować paskiem klinowym, łańcuchem. Myślę, że ten jest dobry. A jeszcze wam pokażę. Będę musiał... Ktoś tu już nie miał klamki ani... i próbował tu się dobrać do tego koreczka, ale to nie rzutuje, ja jeszcze pilniczkiem go doprowadzę do ładnego stanu. Dobra, mam nadzieję, że mi kamera nie spadnie, więc ja to robię tak, że podkładam szmatkę tam pod
od filterek. Filterek już jest poluzowany przez ten klucz. No. Bo tam zawsze coś wyleci. A po co ma tam kapać? Na dół. No i podłożony jest tam. O, ciężkie. Ła. Drugą szmatkę, bo nie wyciągnę. A nie lubię robić w rękawiczkach. Jest filterek wyciągnięty. Boscha był. Zresztą świece też były Boscha. No, także widzicie, tam troszkę się podsączy. No i teraz nowy filterek. No, nowy filterek na uszczelkę. Nakładam trochę oleju. Jego starego. Żeby troszkę było po ślizgu. A wyjmiemy już tą szmatkę. No, co miało wylecieć, to wyleciało. O, a będzie tylko nam tam przeszkadzało. No. Dobrze. Już jak widzicie, jest filtr. Jeszcze go dociągnę rękami. Ile tylko się tam da. O. I delikatnie dociągam jeszcze kluczem. Nie wiem, czy dam radę z kamerą tam się dostać. No więc, filtr już mamy na swoim miejscu, korek odkręcony, żeby tam lepiej się odpowietrzało. Filterek jest, jak widzicie, teraz wchodzimy na dół i tam będziemy zakręcać. Tu już mamy przygotowany korek z podkładką nową. No i startujemy. No i koreczek wkręcamy na swoje miejsce. Tu widzicie, jednak niby szmatka była, jednak coś pociekło z filtra. No, wytrzymy. Też trzeba uważać, żeby nie przekręcić gwintu. Uszczelka jest gumowa, także ona się tam podda. No i to by było na tyle. Teraz bierzemy się za wlewanie oleju. No i oczywiście, jak zwykle, kiedy potrzeba, to lejek w cieło. O, zastosowałem butelkę plastikową, petową. No i teraz musimy nalać oleju. Ja naleję 5 litrów. 5 literków. Sprawdzę, co się będzie działo. Prawdopodobnie jeszcze będzie trochę brakowało, ale to już jak przejedziemy się trochę, zobaczymy. Między tymi dwoma ząbkami powinien się znajdować wskaźnik oleju, prawda? Na bagnecie. Także ja leję olej. Już nie będziemy tego nagrywać, bo szkoda czasu. Muszę sobie poświecić. I jeszcze kasowanie inspekcji w tym samochodzie, czyli licznika do następnej wymiany oleju, też zaraz zrobimy. Dobra, teraz na szybkiego jeszcze zajmiemy się resetem ustawień. Tu mamy, jak naciśniemy przycisk, pokazuje nam się poziom oleju. Na bagnecie nam się pokazało poniżej maksimum troszkę, czyli bardzo dobrze. No i teraz przechodzimy na licznik do serwisu. Mamy serwis. I w tym miejscu ja sobie
przyciskiem tu na manetce zmiany biegów, naciskam i trzymam. Zaraz zacznie migać. O, migam, trzymam jeszcze, zresetowało się i zostało 15 tysięcy. Dziwne, że 15 tysięcy, bo w lagunie jest 30. No, ale widocznie tutaj tak jest. Także już mamy zresetowany układ, znaczy licznik, ile nam zostało do serwisu. No i tym skończymy. Teraz przejażdżka, rozgrzanie silnika, potem sprawdzenie, czy nic nie cieknie i zakładamy osłony, ale tym już nie będziemy Was zanudzać. Także to by było na tyle w tym filmie.